cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Let's Play. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o zasadach gry klasycznej, a mianowicie Brass. Jest to gra już dosyć leciwa, ale która zajmuje dalej ciągle czołowe miejsce w rankingu BGG, stworzona przez Martina Warresa. No i tak, przenosi ona nas do XIX-wiecznej Anglii, epoka przemysłowa, no i będziemy głównie właśnie w tej grze budować przemysły, jak widzicie, na całkiem sporej planszy. No bo co mamy w grze? No właśnie ową planszę, która przedstawia tam część, kawałeczek mapy Anglii z miastami, w których będziemy budować przemysły. No jest tor punktacji, tor popytu na węgiel i żelazo, tor popytu na bawełnę, tor kolejności. Tam jest, nie widać tego, bo tu nie ma miejsca, 100 skarb. No i troszeczkę jeszcze tych żetonów węgla i tego. Mamy dużo pieniędzy, które o dziwo to jest specyficznie zrobione, że złote pieniążki są warte 1, a srebrne warte 5. Początkowym graczom się to bardzo myli, no ale taka jest tutaj zasada. No i tak, no i każdy z graczy ma swoje, powiedzmy, te przemysły, które trzeba posegregować, połączenia, czyli kanały bądź tory, które będzie budować. Rozpoczyna grę posiadając 30 pieniążków, 8 kart. I zasadniczo można startować. Zaczniemy od omówienia żetonów przemysłu. Każdy z graczy musi sobie na początku gry ułożyć taki oto zestaw. Tych rodzajów przemysłów jest zasadniczo 5 sztuk, czyli mianowicie porty, kopalnie żelaza, znaczy węgla te są, przepraszam, kopalnie żelaza, bawełniarnie oraz stocznie. I teraz tak, co nam taki każdy kafelek mówi? A mianowicie, takie tu oznaczenie, czyli tych symbolach w kaflach od poziomu 1, oznacza, że dany budynek może być wybudowany tylko w epoce kanałów. Natomiast takie coś po tej stronie to jest tylko w statkach, że tylko w epoce kolei, ponieważ gramy dwie epoki, czyli dwa etapy gry. Epokę najpierw kanałów, po czym następuje punktowanie, jak przejdziemy wszystkie fazy gry, a potem epokę kolejową, po której jest ostateczne punktowanie i koniec gry. I tak, każdy z tych budynków ma także cyferkę, która oznacza jej poziom. Budując te budynki, tudzież wykonując akcje ulepszenia, oczywiście o akcjach to potem powiem, możemy zdobywać coraz lepsze poziomy tych budynków. No, Z natury lepsze są, więcej nam dadzą, ale są też droższe, ponieważ tutaj mamy napisany koszt. Koszt na przykład takiej bawełniarni jest 12, takiej kopalni węgla jest 5, już ulepszonej tej na drugim poziomie jest 7. Na przykład niektóre budynki ulepszone zaczną także, oprócz tego, że ta bawełniarnia na drugim poziomie kosztuje nas 14, kosztować zasoby, czyli węgiel. O sposobie budowy też powiem za chwilkę, ponieważ tu kupno węgla nie jest wcale takie aż proste, że po prostu kupujemy. No, następnie trzeci poziom daje nam, kosztuje 16 i żelazo i węgiel. Tutaj na przykład, jeżeli mamy kopalnie żelaza i drewna mają jeszcze w tym rogu takie oto znaczki, czyli tutaj na przykład kopalnia żelaza 4, węgla 3, oznacza to ile tych zasobów, czyli tych kosteczek spoza planszy jakby bierzemy i kładziemy od razu na kopalni, jeżeli daną wybudujemy. Budowa oczywiście następuje na mapie, na miejscach do tego przeznaczonych. Tak jak mówię, plansza jest tutaj podzielona na miasta, a każde miasto ma symbol, który pokazuje nam, co możemy w danym mieście wybudować. Aha, no i jeszcze może warto wspomnieć, że te budynki, co mają po drugiej stronie? Ano, jeżeli, bo samo wybudowanie budynku oznacza, że kładziemy go na tą stronę. Ale niektóre budynki po spełnieniu określonych warunków, o czym za chwilę, będziemy mogli odwrócić. I co nam daje odwrócenie budynku? Ano, da nam tyle dochodu, ile jest tutaj w tym pomarańczowym kółeczku, i tyle punktów zwycięstwa na koniec epoki, ile jest w tym fioletowym sześciokącie. No, te budynki mają dosyć różne, czyli jak widzimy, początkowe bawełniarnie na przykład mają 5-3, te ulepszone mają 4-5, czyli jakby dochód się, często właśnie tak jest, że z ulepszonych budynków zmniejsza, ale zwiększają się punkty zwycięstwa. Na trzecim poziomie mają na przykład 3-9.
porty akurat są chyba takie, że mają 3,2, tutaj jest 3,4, czyli tu ogólnie raczej będzie cały czas tendencja rosnąca. W kopalniach węgla i żelaza jest też tak podobnie, czyli no akurat jedynka, dwójka jest, widzimy 3,3, 3,5, ale potem już chyba trójka ma 2,7, no, ten przeskok jest większy. Statki są troszeczkę inne, a mianowicie statków o poziomie 0 w ogóle nie można budować i trzeba rozwinąć je, żeby się pozbyć w ogóle, żeby móc dojść do statków numer 1, które można wybudować w etapie kanałowym, a w zasadzie tylko jeden na planszy może być postawiony. No i one dają po prostu dosyć dużo punktów zwycięstwa, niezbyt dużo dochodu, czyli 2,10, a te w drugim etapie aż 18 punktów zwycięstwa, ale tylko 2 dochody. Jeszcze powiem od razu kilka słów o kartach. Kart nie ma dużo rodzaju, czyli tutaj nie ma specjalnie jakichś skomplikowanych zasad. Zasadniczo karty dzielą się na dwa rodzaje, a mianowicie są to karty, które przedstawiają konkretne miasta, czyli na przykład tu mamy Manchester, który jest tutaj, Brickland, który jest tam, tu oczywiście nie widać na tym przybliżeniu, oraz karty, które przedstawiają jeden z symboli tych przemysłów, które mamy do wyboru, czyli z tych 5. Tu akurat jest bawełniarnia, kopalnia żelaza, oczywiście są też karty, które przedstawiają kopalnię węgla, port i stocznie. I teraz tak, zasada taka podstawowa, można powiedzieć, że żeby, jak mamy taką kartę przedstawiającą miasta, to możemy po prostu wybudować w tym mieście dowolny przemysł, na który jest tam miejsce. Natomiast jeżeli mamy kartę, która przedstawia nam symbol, to możemy wybudować ten rodzaj po prostu przemysłu, czyli w tym przypadku bawełniarnię, w mieście, w którym jesteśmy w jakiś sposób połączeni. No, o tym, jak wyglądają połączenia, za chwilę. Przedstawiłem Wam mniej więcej elementy każdego gracza. No i teraz jak się w to gra i na czym ta rozgrywka polega? No tak. Gra składa się z takich podstawowych kroków. Krok numer jeden to jest pobranie dochodu. Pobieramy dochód w zależności od naszego tu wskaźnika dochodu, który na początku gry wynosi 0, ale tak jak już mówiłem, odwracając sobie te przemysły, będziemy na przykład zwiększać dochód o 5. O 5 to nie oznacza, że będziemy pobierać 5, tylko idziemy powiedzmy 5 pól, 1, 2, 3, 4, 5, co powoduje, żebyśmy byli na wskaźniku dochodu 3. Ledwo to widać, no ale jakoś chyba się zmieściło. No i każdy gracz pobiera ten dochód. Potem następuje ta główna faza, czyli faza zagrywania kart. No więc tak, jak mówiłem, mamy na początku gry 8 tych kart, no, dobranych całkowicie losowo, jak to mówią niektórzy, można mieć być może siano w tej grze i czasami, no może nas to troszeczkę ograniczać, ale wydaje mi się, że gra i tak potrafi, że z każdą w zasadzie ręką tą startową idzie zrobić coś sensownego. Będziemy jeszcze także w trakcie danego etapu dobierać gry, więc zagrywamy te karty, czyli wykonujemy głównie akcje. Następnie na końcu tury jest określenie kolejności. Tutaj jest to pole, to też słabo tu pewno widać. A mianowicie tak, na początku gry no oczywiście ustalamy kolejność losowo, jest to taki mechanizm, no, gdzie może być może jest tak, że pierwszy gracz ma lepiej, szczególnie, że nie ma tutaj żadnego mechanizmu, który robi go, znaczy powiedzmy no daje jakiś tam bonus. Następnie tutaj kładziemy na tych polach, ile pieniążków w danej turze wydaliśmy. To każdy gracz tu zaznacza i procedura mechanizmu ustalania kolejności na kolejną rundę jest bardzo ciekawa, a mianowicie właśnie ten, kto wydał najmniej, będzie pierwszy. Jeżeli jest wydane tyle samo przez danych graczy, to zostaje kolejność z poprzedniej rundy. Więc tu jest to ciekawy mechanizm, że możemy często, na przykład będąc ostatnim, zagrać tak, że wydam mało, coś tam się wzmocni i od razu ruszę pierwszy. Bardzo mi się tu akurat przypadł do gustu metoda określenia gracza kolejnego rozpoczynającego w następnej rozgrywce, a kolejność w tej grze jest bardzo ważna. No więc przejdźmy do tej oczywiście fazy akcji. Aha, no i jeżeli oczywiście po tym jeszcze, po tym ustaleniu kolejności, tak, jeżeli zostały tu w talii jakieś karty, no to dobieramy ich tyle, żeby mieć na ręku 8. I to jest nasza ta ręka bazowa. Talie się, karty się kiedyś skończą, czyli już nie będziemy dobierać. Czyli powiedzmy, zostało nam 8 kart, talia jest pusta, a więc po prostu gramy jeszcze, bo tura oprócz pierwszej jest, że gramy dwie akcje. Czyli zagramy jeszcze 4 ruchy w jakiś tam sposób, bo każdy ruch to jest zagranie karty i po prostu jeżeli każdy z graczy pozbędzie się wszystkich kart, to wtedy następuje podliczanie danego etapu, czyli etapu pierwszego, czyli kanałowego, i potem następuje drugi etap kolejowy, po czym jest koniec gry.
Jakie mamy możliwe akcje do wyboru? No, podstawowa akcja to jest właśnie build industry, tak zwane, czyli zbudować przemysł. A mianowicie, tak jak już wcześniej powiedziałem, czyli albo budujemy w mieście przemysł, którym po prostu mamy kartę i wtedy to jest dowolny przemysł, który jest dostępny w tym mieście. No tu mam kartę Rohadle, czyli mogę wybudować na tym polu bawełniarnię lub kopalnię węgla, lub kopalnię żelaza. To już sobie wybieram. Albo zagrywając taką kartę, mogę wybudować po prostu przemysł, który jest tu zaznaczony, czyli kopalnię węgla i mogę ją wybudować w mieście, w którym jestem przyłączony w jakiś sposób, czyli na przykład jeżeli miałbym coś takiego, to mógłbym wybudować za pomocą tej karty tu. W etapie kolejowym także mógłbym wybudować w tym samym mieście, ale w etapie kanałowym jest to niedozwolone, czyli w etapie kanałowym w każdym mieście każdy gracz może mieć tylko jeden rodzaj przemysłu. W etapie kolejowym, czyli w tej drugiej części gry, ta zasada jest zniesiona. No oczywiście, no płacąc, musimy zapłacić koszt za budowanie przemysłu. Przy czym tu jest jeszcze bardzo ważna zasada o transporcie surowców, jeżeli nas dana rzecz, czyli na przykład jeżeli byśmy chcieli w tym Rohadle wybudować kopalnię węgla, to wcale nie byłoby takie proste. Ale to może za chwilkę, bo przejdę jeszcze do pozostałych akcji, czyli tak. Następną, drugą możliwą akcją do wykonania jest budowanie połączenia, czyli w etapie tym kanałowym budujemy kanały, które są, mamy tych żetonów, troszkę tam ich mamy i budujemy. Żeby budować kanał, także muszę być gdzieś jakby od połączenia swojego, czyli powiedzmy, jeżeli tutaj coś miałem wybudowane, no to kanał mogę wybudować tylko już od tego miejsca, w którym jestem. Jest oczywiście wyjątek na samym początku gry, jeżeli nie ma nigdzie jeszcze na planszy, czyli nie mam żadnego budynku, to mogę ten kanał postawić gdziekolwiek. Tak samo z tą kartą określającą po prostu dany rodzaj przemysłu. Jeżeli nie ma mnie jeszcze nigdzie na planszy, to mogę budować gdziekolwiek. Ale jeżeli już powiedzmy w tym Rohadle wybudowałem sobie bawełniarnię, no to już moje połączenie muszę na przykład wybudować tutaj. Potem następne mógłbym wybudować tu, bo jestem już połączony. No ale jak inny gracz mi na przykład tu wejdzie, no to już tak nie mogę iść. Musiałbym wtedy za pomocą karty na przykład sobie w Manchesterze coś postawić, żeby móc od niego dalej jakby iść. No można oczywiście tutaj także łączyć się z tymi zewnętrznami, bo tutaj są trzy zewnętrzne krawędzie mapy, czyli Yorkshire, Scotland i Midlands. No i wtedy, jeżeli tu wybuduję, to mogę potem także tak z drugiej strony pociągnąć to połączenie. No to tutaj jest to spore ograniczanie też właśnie w budowie, czyli nie tak dosłownie gdzie chcemy. Samo rozmieszczanie się na planszy, więc jak widać, jest dosyć istotne. Następna możliwa akcja to jest rozwój, o którym właśnie wspominałem, jak się możemy pozbywać tych słabych jedynek, które często można, jak widzimy, wykonywać tylko w etapie kanałowym. Na przykład nie wszystkie z nich nam się uda wykorzystać, znaczy wybudować w tym etapie kanałowym, więc żeby móc w ogóle budować dany rodzaj przemysłu w etapie kolejowym, to musimy rozwinąć. A no rozwój polega, że możemy odrzucić jedną lub dwie najwyższe żetony z dowolnego z tych pięciu stosów, za każdą płacąc jedną kosteczkę żelaza. To także powiem o transporcie. Za chwilę, w jaki sposób się pobiera te surowce, po prostu musimy zapłacić to żelazo, żeby wykonać tą akcję. Na przykład odrzucamy sobie dwie bawełniarnie z jedynką i potem już szybciej dojdziemy do dwójki, bo to też ma dość istotne znaczenie, budowanie tych nawet dwójek, tak zwanych, przynajmniej w etapie tym kanałowym. Czwartą, znaczy możliwą akcją jest sprzedaż bawełny, czyli jeżeli posiadamy gdzieś właśnie, tak jak mówię, tę bawełniarnię, to możemy ją sprzedać. Przy czym, żeby móc ją sprzedać, musimy mieć dostęp do portu. Co to oznacza mieć dostęp do portu? Ano mianowicie, któryś z graczy musi wybudować, powiedzmy, port. Na przykład wybudowałem sobie sam w Wellington i mieć połączenie kanałem. Znaczy nie musi być nasze, może być dowolne. Tak samo port nie musi być nasz, może być jakikolwiek port. Jakikolwiek może być to port innego gracza, ja tu mam bawełniarnię i na przykład tą nie mam żadnego połączenia nigdzie, więc nigdzie nie mógłbym sprzedać, ale z tej bawełniarni tutaj byłoby połączenie, więc mógłbym za pomocą akcji wykonać akcję sprzedaży. Jeżeli na przykład miałbym
znaczy byłoby powiedzmy tutaj jakieś tam dalej połączenie, to za pomocą jednej akcji mogę sprzedać z kilku bawełniarni naraz. Czyli jeżeli na przykład mam niepoodwracane te bawełniarnie, mogę decydować się na sprzedaż. A mianowicie, jeżeli wykonuję akcję sprzedaży, oczywiście nie powiedziałem jeszcze o tym, że do budowy w zasadzie tylko ma znaczenie, jaką kartę używam. Przy budowie kanałów, przy sprzedaży bawełny, rozwoju i przy ostatniej akcji tam pożyczki nie ma znaczenia, jaką kartę odrzucamy, po prostu odrzucamy sobie kartę, która jest nam po prostu niepotrzebna. I na przykład sprzedaję. To powoduje, że odwracam jakby ten przemysł, dostaję oczywiście tyle dochodu, punkty zwycięstwa na razie się nie liczą i decyduję. Mogę albo sprzedać, czyli do tego konkretnego portu, który leży, czyli odwrócić też ten port, ale w tym przypadku powiedzmy jest to port innego gracza, to niekoniecznie bym może tak chciał zrobić, albo sprzedać na dalekie rynki. Jeżeli się decyduje tutaj, to mamy tak. Tutaj jest tor popytu na bawełnę. On jest na samym początku każdej epoki, na samej górze i tak. Jeżeli sprzedaję, to odkrywam żeton i patrzę, jaka tu jest cyfra. Jest 0, a mianowicie powoduje, że ten znacznik się w ogóle nie rusza. Czyli ja zyskuję po pierwsze tyle dochodu, ile wskazuje mi obecny ten poziom bawełny, czyli 3 plus 5 za tą moją bawełniarnię. No i na przykład drugą bawełniarnię, jeżeli by takie było połączenie, też bym chciał sprzedać na dalekie rynki, czyli zyskałbym kolejne 5 dochodu, co już daje 1, 2, 3, 4, 5, już bym był tutaj. Też chcę na dalekie rynki i odkrywam. I jest tym razem minus 3, czyli 1, 2, 3 zjeżdżamy. Teraz to pole dochodu wskazuje 2. Jeżeli na przykład potem następny gracz by sprzedał, byłoby minus 2, by zyskał 1 i następny, właśnie ciekawa sytuacja, spróbowałby gracz sprzedać na dalekie rynki i wyciągnąłby minus 3, to spowodowałoby, że zeszłoby to na tutaj pole no more demand, to oznacza, że sprzedaż byłaby nieudana, czyli jakby marnowałby ruch, czyli nie odwróciłby tego budynku i nie dostałby żadnego dochodu, więc tutaj jest troszeczkę ryzyko, a karty są od różnicy od 0 aż do minus 4, więc jest ta rozbieżność dość spora i troszeczkę tutaj istnieje takie push your luck, gdzie się bardziej opłaca sprzedać, czy jednak poczekać, wybudować swój port. No ciekawe rzecz. No i ostatnia, piąta możliwa akcja, no to jest wzięcie pożyczki. A mianowicie, co nam daje wzięcie pożyczki? Ano, cofamy się, znaczy tak, możemy pobrać 10, 20 albo 30 gotówki. I po prostu pobieramy tą gotówkę z banku. Za każde pobrane 10 cofamy się o 1 w dochodzie. Czyli powiedzmy, jeżeli w tym momencie zielony gracz by pobrał, to by się cofnął tak, bo tutaj jest spadek poziomu waluty o 1 za każde pole. Ale już na przykład gracz żółty, który jest tutaj na poziomie, to powoduje, że za każde 10 spadamy o 1 w liczbie dochodu pobieranego. Czyli on by spadł raz na 7, bo spada się na górne pole, 2 i 3. Czyli już by spadł z dochodu 8 na 5 co turę, no ale pobrałby 30 gotówki. No jest to mimo wszystko akcja, której można próbować grać, żeby w ogóle w trakcie gry jej nie wykonywać, ale często jest jednak tak, że ten zastrzyk gotówki jednorazowy to 30 daje nam większego kopa w rozwoju niż powiedzmy ta strata, na przykład tak jak w tym przypadku 3 dochodu. Jeżeli byśmy byli na przykład gdzieś tutaj, to już jest 1, 2, 3 byłby spadek, to sporo byśmy musieli odzyskać tego dochodu, żeby wrócić na to pole, ale tam z natury jesteśmy już w tak zaawansowanej grze, że już też ten dochód nie jest aż tak istotny. No dobrze, to jeszcze nie powiedziałem oczywiście, o czym obiecałem, czyli na czym polega transport surowców. A mianowicie, powiedzmy, gdzieś tutaj jest wybudowana jakaś kopalnia węgla. Ktoś ją wybudował po prostu płacąc 5, mając miasto Blackburn i położył tutaj 2 kosteczki węgla. Sytuacja, powiedzmy, tutaj oczywiście tego popytu jest, powiedzmy, taka, jaka jest. I teraz tak. W następnym ruchu ja już na przykład jestem pozbyty wszystkich tych bawełniarni, chciałbym sobie wybudować tą bawełniarnię z etapu 2, która wymaga węgla. A mianowicie tak, ponieważ jest to etap kanałowy, no to nie mógłbym wybudować jej w tej samym mieście, musiałbym gdzieś z boku. Powiedzmy mam, nie wiem czy tutaj miałem, nie miałem, ale powiedzmy, miałbym taką kartę tego budować, czyli na przykład wykonując 2 akcje w turze, to mówię, poza pierwszym ruchem, to jest tylko właśnie ten pierwszy ruch, ta pierwsza tura, to jest właśnie to chyba, żeby po prostu ten pierwszy gracz nie miał aż tak najlepiej. Wydaje się tylko po jednej akcji, ale tak pozostałe wszystkie ruchy wykonuję zawsze po 2 akcje.
O, jeszcze powiem, bo to jest taka w sumie zasada w grze, że możemy także wydać dwie karty, czyli zrezygnować z dwóch akcji, żeby wykonać jako jedną kartę, ale zastosować ją jako dowolną kartę wtedy. Taką, czyli po prostu wybudować, gdzie chcemy, dowolny budynek. Więc mogę na przykład za pierwszą akcję, jeżeli oczywiście miałbym gotówki, zapłacić sobie 3 i wybudować kanał od siebie, i wybudować bawełniarnię i pobrać stąd węgiel. Jeżeli natomiast na przykład byłby to inny gracz, czyli zielony, wtedy by taką samą chciał sytuację, ale on na przykład nie mógłby tu wybudować kanału, to nie mógłby postawić tej bawełniarni sobie tutaj, bo ma na przykład kartę Burnley, a nie ma karty Blackburn, gdzie by mógł, ponieważ jest w tej samej lokacji węgiel. Najpierw by musiał wybudować połączenie. Węgiel trzeba po prostu przetransportować połączeniami. Wszystko jedno cudzymi, to jest na takiej samej zasadzie jak sprzedaż, ale po prostu trzeba go mieć skądś pobrać. Możemy go, znaczy w zasadzie tak, jeżeli jest dostępny na planszy i mamy taką możliwość, to musimy go ściągać z planszy. Natomiast jeżeli jesteśmy połączeni z dowolnym portem, to możemy kupować węgiel stąd. A mianowicie na przykład mam kartę Rohadle i chciałbym sobie wybudować tutaj, czyli mogę sobie kupić węgiel za obecną cenę 1 i po prostu wtedy zdejmujemy tą kosteczkę i zmniejsza nam się popyt. I po prostu jakby wydałem o to 1 więcej, plus oczywiście 14 za tą bawełniarnię. Ale już by leżała bawełniarnia poziomu 2. Natomiast jeżeli chcemy kupować żelazo, jakikolwiek, do czegokolwiek nam potrzebne, to zasada jest taka, że nie musi być żadnych połączeń, po prostu je bierzemy. Też, jeżeli jest dostępne leżące na plaży, planszy dowolne żelazo, to musimy wziąć zawsze je. Jeżeli natomiast nie ma, no to wtedy musimy kupować z tego popytu. Jeżeli nawet tu jest czysto, czyli nie ma żadnych kosteczek, to dalej możemy kupować tylko po cenie 5, bo jak widzimy, tak jest tanie od 1 do 4. Kolejna rzecz jest z węglem jeszcze, że jeżeli musimy z planszy i na przykład kilku graczy posiada te kopalnie węgla, bo wiadomo, my chcemy, żeby ten węgiel się nam zczyścił, bo bawełniarnię odwracamy, jak sprzedamy bawełnię. Port odwracamy, jeżeli ktoś nam sprzeda lub my sami sobie do tego portu bawełnę. Statki sprzedaj, znaczy jak budujemy, to po prostu od razu są odwrócone. Natomiast kopalnie żelaza i węgla odwracają się w momencie, kiedy zczyszczą się wszystkie kosteczki. Jeżeli kilku graczy ma na przykład daną kopalnię, to wybieramy tego, który ma najbliżej. To z tej kopalni musimy po prostu brać te kosteczki. Przy równej odległości wybieramy. Jeżeli natomiast też można od razu sprzedać też te surowce. Jeżeli na przykład kopalnia, znaczy popyt na węgiel wygląda tak i na przykład gracz czerwony, znaczy zielony wybuduje tutaj kopalnię węgla płacąc 5, to tu się kładzie jakby od razu dwie kosteczki węgla, a ponieważ ten węgiel, ten nie był, ale ten węgiel jest połączony z portem dowolnym, może jakikolwiek port jakiegokolwiek gracza, albo oczywiście te skrajne żetony planszy, od razu sprzedaje. Czyli te dwie kosteczki idą tu i nam zapychają ten popyt, czyli pobieramy jakby 4 pieniądze. Więc widzimy, tutaj jest też ważne reagowanie, patrzenie, kupowanie i sprzedawanie tych surowców w odpowiednim momencie, żeby jakoś taniej kupić i drożej sprzedać, jak to po prostu mówią. No i dzięki temu odwrócilibyśmy także tą kopalnię. No i tak gramy te rundy, aż następuje ta punktacja. I teraz tak, co tu punktuje? Ano tak, po pierwsze, punktują każde połączenie kanałowe, tudzież kolejowe w drugim etapie. Właśnie, bo też o tym połączeniu kolejowym muszę wspomnieć, że w tym drugim etapie, że połączenie kanałowe kosztuje zgodnie z tym tutaj kostem 3, a połączenie kolejowe kosztuje 5 i kostkę węgla. Czyli jak widzimy, w drugim etapie dość dużo tego węgla będzie szło i będzie potrzebne do zwykłych budowania połączeń, ale także można zapłacić 15 plus oczywiście dwie kosteczki węgla i pocisnąć w jednej turze dwa takie połączenia. To często może być ruchem opłacalnym. Oczywiście ten. No mógłbym na przykład, jeżeli na przykład miałbym tutaj żółty gracz, miałby tak, zostałaby mu ta kopalnia, mógłby od razu tak zacząć budować, bo ma skąd pobrać na przykład to połączenie. No tutaj trzeba troszeczkę, to jest najtrudniejszy mechanizm zrozumienia dla nowych graczy, właśnie ten sposób transportu tych kosteczek, kiedy, co i gdzie można zbudować. No ale dobra, wróćmy do tego punktowania na koniec gry, bo już i tak chyba stanowczo za długo ten filmik trwa.
A mianowicie tak, każde połączenie to kanałowe tudzież kolejowe punktuje tyle, ile mamy tych czerwonych kółeczek. Nie ile oczywiście cyfra tu pokazuje w środku, tylko ich ilość. Czyli w tym przypadku to połączenie punktowałoby za dwa, bo są dwa. Tutaj nie byłoby żadnego, bo żadne nie byłoby odwrócone. No oczywiście tak plansza nie wygląda. Tutaj te, widzicie, takie są punkty, są jakby warte dwa takie kółeczka jakby spoza planszy. Można spokojnie na tych połączeniach bardzo dużo punktów nabyć, szczególnie w epoce kolejowej. Następnie punktujemy za po prostu liczbę tych punktów w tych fioletowych sześciokątach, których budynków, wszystkich naszych, które zostały nam, znaczy zostały odwrócone na koniec każdej epoki. I kolejna rzecz, czyli po etapie kanałowym, natomiast zczyszczamy wszystkie budynki, można z jedynką, po prostu o numerze 1, wszystkie budynki są usuwane z planszy. Natomiast te budynki, które są o numerze 2, czyli na przykład taka bawełniarnia, nie, one zostają. I na przykład jeżeli by komuś zapunktowała ta bawełniarnia za 5 w etapie kanałowym, to ona mu zapunktuje także w etapie kolejowym, czyli zapunktuje dwa razy. Więc dlatego mówię, że dość warto jest budować od razu budynki o wyższej wartości, no ale to niestety też nie jest takie proste. I w etapie jeszcze oczywiście kolejowym każde 10 kapusty, które nam zostanie, to jest jeden punkt zwycięstwa. Remisy rozstrzyga dochód lub potem w kolejności pozostała kapusta na ręce. Jeszcze jest taka, także taka powiedzmy mini zasada. Trzeba pamiętać, że w epoce tym kolejowym, jeżeli już mamy te nasze ostatnie 8 kart, to od tego momentu to jest, nie możemy brać pożyczek. Czyli po prostu musimy sobie troszeczkę wcześniej zaplanować z pobraniem pieniędzy, żeby mieć jeszcze co robić powiedzmy z tymi pieniążkami, które posiadamy na te ostatnie kilka ruchów. No więc tak, no zasady chyba mniej więcej Wam przedstawiłem. Lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia.